Cześć, witam Was na kanale TechTest w kolejnym filmie z serii tanich i ciekawych gadżetów z Chin. Dawno już nie było filmu z tej serii, ze względu na to, że nie mieliśmy jakoś zbyt dużo tych gadżetów. Jednak teraz udało się uzbierać 5 ciekawych rzeczy, z czego 3 już miały swoje filmy na naszym kanale. Jednak no tutaj jeszcze chcielibyśmy zakwalifikować do tanich i ciekawych gadżetów. Więc nie przedłużając, przechodzimy. Pierwszy gadżet był już jakiś czas temu film o tym. Jest to odbiornik Bluetooth, który odbiera dźwięk poprzez Bluetootha i przekazuje go na jacka. Dokładnie nie będę opisywał. Wyświetli Wam się w kartach film do tego. Będziecie mogli dokładną recenzję obejrzeć. Jednak w skrócie, działa on naprawdę bardzo dobrze. Kosztuje aktualnie 15 zł. Wtedy, gdy nagrywałem tą recenzję, był jeszcze tańszy. Był za około 8 czy 9 zł. Nie pogarsza jakości dźwięku znacznie jakoś, więc jak za taką cenę jest to według mnie ciekawy i tani gadżet, bo można przerobić sobie dowolne słuchawki na bezprzewodowe, czy też używać tego na przykład w samochodzie. Przechodząc do drugiego gadżetu, jako iż zbliżają się święta, są to sprężyny LED-owe. Mamy tutaj taką jedną niebieską, druga świeci się za mną na parapecie. Ona jest praktycznie już od początku naszego kanału, odkąd nagrywamy, tutaj za nami, tyle że nie zawsze się świeci. Także tak w związku ze świętami, no co prawda już pewnie do świąt, jeżeli byście zamówili, to nie zdąży dojść. Jednak ogólnie są takie, kosztują 7 zł, zasilane są 3 bateriami AAA, przepraszam. Do wyboru są 4 kolory, 5. Ciepły biały, zimny biały, zielony, czerwony oraz niebieski. I mają one długość 5 metrów. Na tej długości jest 50 takich LEDów. Także fajny gadżet, żeby sobie gdzieś przykleić. Jest to ogólnie na metalowym drucie, więc można to poprzyklejać, powyginać, poukładać sobie jakoś. I będzie fajnie nam gdzieś ozdabiało dom. Następny gadżet, o tym już dłuższy czas temu był film. Jest to żarówka z funkcją zabijania owadów, których jest aktualnie w niej naprawdę sporo. I znowu, tutaj w kartach wyświetli Wam się link do jej pełnej recenzji. W skrócie jest to żarówka LED-owa, która oprócz tego, że jest żarówką, to właśnie może zabijać owady. Ma ona 3 tryby świecenia. Tutaj mamy diody LED-owe. Tutaj za tymi kratami właśnie owady mogą wpadać, umierać, ponieważ są porażone prądem. Tutaj druciki są pod napięciem. No i w skrócie tak to wygląda. Lampa spełnia swoje zadanie. Co prawda teraz na zimę no raczej... Raczej nie ma sensu tego kupować, zbyt wiele owadów po domu nie lata, jednak w lato naprawdę docenicie to, szczególnie jeżeli śpicie na przykład przy otwartym oknie, gdzieś tam wieczorem macie zapalone światło, wlatuje masa tego do domu, bo nie mam moskitiery w oknie, to naprawdę może pomóc i zastępuje przy okazji taką dużą lampę, bo wiadomo, są też takie duże lampy na komary. I też dodatkowo, niekoniecznie musi się świecić ta dolna część, można zapalić tylko górną, tą fioletową, wabiącą owady. I na przykład, gdy chcemy na noc zostawiać sobie lampę, żeby w ciemności cokolwiek widzieć, to można zostawić odpaloną tylko tą górną część. Ona minimalnie się świeci, coś tam widać, nie wpadniemy wtedy w domu na ścianę, a nie będzie to pobierało dużo jakoś prądu. Przechodząc do następnego gadżetu, jest to gadżet komputerowy. Hub USB, aktualnie nie ma go na magazynie, jednak kosztuje około 50 zł. Jest to hub z USB 3.0. Mamy tutaj 4 porty USB oraz z boku mamy czytnik kart SD i microSD. Natomiast z drugiej strony na połączenie USB 3.0 i ewentualne wejście na dodatkowy zasilacz, gdybyśmy podłączali tutaj coś prądożernego. No i ostatni gadżet, którego tutaj Wam nie pokażę, ponieważ nie wstawię swojego samochodu tutaj do pokoju. Jest to folia na lusterka, o której film był bardzo niedawno, z tydzień temu, jeżeli się nie mylę.
Folia, która kosztuje 8 zł, naklejamy ją na lusterka samochodowe. Dzięki temu deszcz spływa w miejscu, gdzie jest naklejona ta folia. Spływa kompletnie, nie zostają nam po prostu krople deszczu. Ułatwia to patrzenie do tyłu przez lusterka, szczególnie w samochodach, które nie mają podgrzewanych lusterek, więc nie mamy jak ich odparować, że tak powiem. Również też w znacznie mniejszym stopniu osadza się na tych lusterkach para, więc myślę, że jest to fajny gadżet. Był o tym film, link do filmu pełnego wyświetli się oczywiście w karcie na górze. No i to było na tyle w tym filmie z tanich i ciekawych gadżetów. Możecie pisać w komentarzach, który gadżet najbardziej Wam się spodobał. Możecie również w komentarzach podrzucać pomysły na gadżety, które moglibyśmy przedstawić w następnych filmach. Zapraszam Was jeszcze na naszego Facebooka oraz Instagrama, do których link znajdziecie w opisie pod filmem. Do wszystkich gadżetów linki również znajdują się w opisie pod filmem. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.